robimy taki trochę Matrix reaktywację. Nie myślałem, że to aż tak źle wyjdzie. Nowa roślina wchodzi, notrzyk biały, jednoroczny. To jest ugór taki z prawdziwego zdarzenia. Jeszcze się trochę bał, żeby to filmować. Witamy wszystkich serdecznie. Jest mój ukochany bohater Leszek. Witam. Witam cię, Leszku. Robimy taki trochę Matrix reaktywację. Leszek się trochę bał, żeby to filmować, ale to nie w tym rzecz. Chodzi o to, że każdy doskonale wie, że głód gruntów w rolnictwie jest ogromny. To jest duży. Jest bardzo duży, nie? Tu jest taka okazja i eksperyment. Tak, trafiła się taka działeczka, tam 0,8 hektara. No i co tutaj zasiać? I tak główkowałem. A potrzebuję takie poletko na doświadczenie. Nowa roślina wchodzi, notrzyk biały, jednoroczny. Ale też poza kadrem mi powiedziałeś, że, bo to jest jednoroczny, dwuletni, bo tam coś takiego jest. I tak, żeby go móc zasiać, żeby był faktycznie jednoroczny, to też jest jakaś specjalna procedura. A to przy tej innej roślinie. Tu jest normalna procedura, tak, to jest jednoroczny. I to jest kolejna roślina u ciebie. Tak jest, nowa. Nowa. I ten eksperyment przeprowadzasz, no powiedzmy, to jest ugór, taki z prawdziwego zdarzenia ugór. Dokładnie, to raczej nie powinno być na takim terenie. Nie myślałem, że to aż tak źle wyjdzie, ale to się doprowadzi, jest ładnie zaorane. Ale maszynę zdały egzamin. No, dał radę. Były pewne obawy, ale zdały egzamin, bo tak samo jak Arbos z czteroskibowym pługiem Gregoire Besson, tak, co zabezpieczenie hydrauliczne, to akurat wybitnie się przydało. Była okazja naprawdę sprawdzić w akcji. Tak. I była... Sentyment. Tak, miłość, 80 lat młodości, 900 z pługiem na śrubę ścinaną. Tak, tutaj raczej z tej śruby to by były... Mocne ryzyko, ale... Ale też dały radę. Myślałem, że będzie gorzej, nie? Ale... Ale dało radę. Jeżeli chodzi o takie właśnie grunty, tego typu sprawy, to jest naprawdę taki duży problem w Wielkopolsce? Jest głód ziemi tak zwany u nas. I trafiła się ta działeczka. Na doświadczenie starczy, żeby w przyszłym roku na innych polach u siebie można w razie czego, jakby nie wyszło, to takiej straty nie ma. Tu jeszcze będziesz uprawiał. Tak, tak. Jeszcze to muszę ładnie przygotować, uprawić, te korzenie pozbierać, co się tam... Co jeszcze robiłeś, co byś, bo tu jest, jakie jest nawożenie w takiej sytuacji, przy tej roślinie? Na razie uczę. Rozumiem. Dużo wapna trzeba dać, wywapnować dobrze. Bo takie są wymagania roślin. Tak, tak. Wapno i azot to bardzo mało, bo to jest roślina z rodziny tak jak lucerna, gdzie ma te brodawkowe. Tak jest. Ściąga z powietrza. No, NPK odpowiednio troszeczkę trzeba przypilnować i jeden opryzk na posiewny, przedschodowy, doglebowy i pilnować te rośliny do końca. Gdzieś zbiór, koniec sierpnia, początek września. Pytanie, jak oglądałeś, to też poza kadrem, dosyć duży sentyment, mówiłeś, że no jednak te 900, te wspomnienia odbioru ciągnika z Ursusa i ta praca, przejście z 60 na 80, wspominałeś. Jak teraz on wyglądał na polu? No, jazda już jest super, nie powiem, no, to jest każdy przeskok historyczny, no, ta 60, ta 80, no i ten Arbos, nie, to jest tak klasa wyżej, a to też w ogóle przeskok. Przedni napęd? No to dzisiaj, byś kupił ciągnik w ogóle bez przedniego napędu? No tu było widać bez przedniego napędu, że jak jest korzeń, no to sam się zatrzymał od razu. Ta, stanął, no, tak, no to już niestety. A tu jednak podciągnął, zabezpieczenie podniosło. I zadziało. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj jest około 120 koni. Tak. Czteroskibowy pług. Jak ci się to widziało w sensie tej pracy, bo tu były naprawdę ciężkie warunki. Gleba jest lekka, owszem, tak, ale te korzenie i to wieloletni ugór, to jednak trochę wycisnął z tej maszyny, ale... Spełni swoje zadanie, powiem tak. Znaczy ja przyznaję też, że mimo wszystko jestem zadowolony z tego, bo też miałem pełne obawy, bo nie spodziewałem się może, że aż tak będzie tutaj twardo, jeżeli chodzi o warunki te, które są w glebie. Przedni obciążnik.
Czy też uważasz, że w tych ciągnikach klasy 100-150 koni przedni tuz i przedni obciążnik jest pożądanym dodatkiem? Uważam, że tak. Tutaj ten ciężar jest odsunięty od osi, przełożenie i docisk przedniej osi. No to jednak jest siła ciągu większa, nie? Większa. Jest to przełożenie, jest większe. Tak jest. Komfort pracy tu i tu? No. Tu jest też obszerna kabina. Nie narzekajmy. Nie, że bronię Ursusa, ale to akurat te Ursusy kabiny miały... Radia brakuje i głośników. Słucham. No to jest fakt. Jeżeli chodzi, bo nie wiem, czy wiesz, mamy promocję na taki ciągnik. A, to nie wiedziałem. Mamy promocję, bo to jest 120 koni i tak z tego, co ja się orientuję, moi koledzy właśnie zajmujący się ciągnikami mówią, że to jest takie naprawdę najtańszy koń mechaniczny obecnie na rynku. Bo to jest około 150 tysięcy z małym groszem i to jest oczywiście kwota netto, ale bez przedniego tuzu, ale ciągnik 120 koni, który sobie radzi z całkiem solidnym pługiem. A jak było podsumowanie remontu ciągnika Mateo, ja też, ja mam dużo serca do nich jak najbardziej i zawsze podziwiam ludzi, którzy przywracają na nowo życie starym maszynom, starym urządzeniom, to jednak chyba by było warto... Tak, czy to? Sercem do tego, no bo to są jednak wspomnienia, nie? No. Ale to już na dzisiejsze czasy to tak o, przejechać się, zobaczyć sobie jak rośnie, ustawić, popatrzeć. Na ileś godzin pracy spędzone, nie wiem, z 10-12 godzin, teraz w sezonie nawet 14, no to wolałbym jeździć tym dużo razy niż tym, nie? No to jest fakt, nie? No to nawet żeśmy też wspominali, że to taki towar luksusowy, żeby sobie objechać pola. Tak jest. Tak, kiedyś bryczką, to teraz sobie taką... Ursusikiem, takim wyremontowanym, elegancko. Jak to powiedziałeś, żagle otwarte, żeby świeże powietrze, nie, ten podmuch był. Wracając do tych nowszych ciągników nowej generacji, czyli tak reasumując, jednak przedni napęd to jest warunek sine qua non. To jest już podstawa w dzisiejszych czasach. Warto zainwestować w przedni tuz, bo szereg już maszyn się pojawia, które korzystają z przedniego tuza. Bo to jest coś, co ja obserwuję u klientów, że zaczynają czy przednie zbiorniki, czy na przykład tak jak tu w tym ciągniku można mieć opryskiwacz zawieszany, z przodu dodatkowy zbiornik i wtedy ta mobilność i efektywność pracy jest większa. Też zimą zastosowanie półksiężne. Półksiężne tak jest, bo w gospodarstwie to często jest tak, że tam też śnieg pada w tym roku wybitnie. Na południu Polski to jeszcze śnieg leży. Tak. My to akurat korzystamy, że to jest taki naprawdę pierwszy solidny, ciepły dzień. O, tak. Nie, bo tu jest, dla nas teraz jest ważne, żebyśmy w najbliższym okresie wykonali te wszystkie zabiegi, to się przesunęło. Tak. Przesunęło się w czasie i wszystko się kumuluje w czasie praktycznie. Według ciebie ile to jest? 3-4 tygodnie się przesunęło? No rok temu o tej porze już kukurydza była na wierzchu. Już była na wierzchu. Tak, już żeśmy się zastanawiali nad zabiegami herbicydowymi w kukurydze, a w tej chwili jeszcze kukurydza w ogóle nie jest zasiana. Ale kiedy zamierzasz zasiać? No w tym tygodniu. W tym tygodniu, no, czyli bo widzą Państwo, co się pozmieniało, jeżeli chodzi o agrotechnikę. I ja to zawsze powtarzam, rolnictwo to jest taka fabryka pod chmurką. Tak. My możemy być technicznie przygotowani, wszystko, ale tak naprawdę karty rozdaje pogoda. Dokładnie. I to jest bardzo istotne, żeby tą pogodę wszczelić się i żeby mieć tą pewność techniczną wykonania. Mówisz, że do pracy jednak ta nowsza technologia, wspomniałeś 10 godzin, ale takich dni po 10, a nieraz więcej godzin jest trochę. O jest, jest. No teraz mówię, naprawdę się skumuluje. I zabiegi, opryski, uprawa pod kukurydzę, później nawożenie jeszcze na kukurydzę, już na przykład ja tam RSM-em jadę po siebie. To jest wszystko czas i trzeba przeskakiwać z tych ciągników, nie? Komfort potrzebny jest. Wspomniałeś o RSM-ie. Jeżeli chodzi o RSM-a, uważasz, że to satysfakcjonuje Cię korzystanie z tego RSM-a? Czy byś wrócił do nawozów mineralnych? Jak nie. To oceniasz? Nie wrócę. Uważam, że to jest raz, że to jest tańsze w zakupie. No jest problem, trzeba jakoś to zmagazynować, jakieś zbiorniki. Też mam to ogarnięte. No, ta zabawa może z tym opryskiwaczem. Rozsiewaczem jest to szybciej wykonane, ale nie jest tak dokładne. Opryskiwaczem się cofnie do narożnika, wszędzie się przez granicę się nie przesypie. Aha, no to też jest jak najbardziej, bo to bądźmy szczerzy, opryskiwacz zawsze pod tym względem będzie precyzyjniejszy. Tak jest.
W tych zabiegach wiosennych właściwie jakie moce ciągników najczęściej wykorzystujesz? No, u mnie w przedziale od 90 do 160 koni. Czyli taki przedział, taki, nie? Przedział. Tych hektarów, przepraszam za wścibstwo, to jest takie bardzo eleganckie pytanie. Z gumy mam trochę. Trochę z gumy, rozumiem. No to jest, stoimy na gumie tej takiej dociągniętej. Ile to mniej więcej jest hektarów? No, około 100. Koło 100. No, czyli to jest taki przedział mocy, który też zresztą w rejestracjach ciągników w Polsce jest najchętniej jak gdyby kupowana, bo to jest mniej więcej tam nawet od 90 koni do 160 koni, tak. To jest ten główny segment kupowanych ciągników i przyznaję się, że właściwie wszystkie już są z przednim napędem. Ja już praktycznie, gdyby klient przyszedł nagle i powiedział, że bez przedniego napędu, to powiem tak, nie mam oferty. Chyba, że Mateo tutaj będzie chciał sprzedać, no to by było wyzwanie. No też by był w stanie chyba całkiem niezłą cenę uzyskać. Oczywiście, no to kosztuje, no. Te remonty kosztują. Czy teraz, jeżeli chodzi o te nowe technologie, które wchodzą do rolnictwa, na przykład dostawa części, kupno części, czy to jest teraz jakimś problemem? Czy... Mi się wydaje, że przez tą pandemię też dużo ludzie się nauczyli kupowania przez internet i dużo tak jest. W ciągu 24 godzin ma na miejscu bez wychodzenia z domu. A tym bardziej jest czas ważny. Dzisiaj zamawiam, jutro mam na miejscu i remontuję. My dokładnie też to odczuwamy, bo to jest taki trend, który od kilku lat już trwał na naszej stronie www.sklep.korbanek.pl. Ten sklep też właśnie z powodu pandemii i też chyba dużego też zapracowania Was jako rolników w tym okresie takim właśnie prac jesiennych, tak, żniwnych i wiosennych. Ta oszczędność czasu, że nie trzeba jechać po części, tylko one przyjeżdżają do Ciebie, to jest chyba duża oszczędność. Oczywiście, no teraz każdy rolnik praktycznie ma telefon. Jak coś się stanie, to teraz szuka, od razu dzwoni, zamawia, na drugi dzień ma te części. Nie traci tego czasu na przejazdy, szukania, załatwiania. Wie, że jutro do południa ma część u siebie na placu. Tą roślinę, którą tu siejesz, wiem, że jeszcze jedną chcesz prowadzić. No, chcę. Zobaczę, jak to nam wyjdzie. Jaka to jest? To jest wiesiołek. Potrzebuję go do siebie, do olejarni, którą do prowadzimy olejarni. Z żoną wraz. I potrzebna jest ta roślina, bo ludzie jednak potrzebują. Ten olej był... Bo to jest ta Twoja dodatkowa działalność w gospodarstwie, tak? Bo też trzeba zwrócić uwagę, że należy przy tych zmianach, które są, wspominaliśmy, że cyrk związany z okopowymi, czy problemy związane z uprawą rzepaku, środki ochrony roślin, pszenica, że to jest coraz mniej opłacalne. Tak. I te poszukiwanie tych roślin, akurat u Ciebie to jest dosyć mocno intensywne, przyznaję się bez bicia, jednak pokazuje te takie nisze w gospodarowaniu ziemią, które pozwalają zwiększyć dochody. Tak, uważam, że te rośliny, większy dochód z tego jest, ponieważ jakby nie było, to nie jest asygurowane jakąś ceną odgórną od kogoś. Tak jest. Giełdami, innymi rzeczami, bo jest podaż, popyt. A tu jednak jest to niższa... Taka nisza, jeżeli chodzi tak o rynek. I uważam, że to będzie miało większy, duży zbyt. Jednak to tam też właśnie przez internet dużo też sprzedaje. Wiem, że też weszłeś w siew orkiszu. Tak, to są też... Było też duże wyzwanie? Był problem z siewem, ale też to, ja wiem, cały czas się uczę. Znaczy, wszyscy właśnie się cały czas uczymy i to jest właśnie bardzo cenne akurat. Trzeba się przyznawać do błędów nieraz. Tak, nie, bo to jest właśnie bardzo ważną rzecz powiedziałeś. Przyznawanie się do błędów, poszukiwanie, sprawdzanie. Tak jak tu, no to pole, no powiedzmy sobie szczerze, no to jest, nie, że jest 50-50, no to nie, nawet nie. Tak, to jest może 30% na tak, 70% na nie. Ale ta otwartość polskich rolników, ta zaciętość, pracowitość, to, że właśnie poszukiwanie nowych roślin, tak, nie? I to wszystko pokazuje, że jest pole do popisu, do znajdowania różnych takich rzeczy, które będą przynosiły wszystkim dochody. Rynek cały czas się zmienia, już odchodzi się, konsumenci odchodzą od mięsa, od szeregu innych tak, rzeczy. Tak, dużo ludzi szuka właśnie coś zdrowszych. Elementów, znaczy nie elementów, tylko produktów, produktów żywnościowych. Tak. No i jest inne trendy klienta i prędzej wyjdą do tego rolnika, kupią ode mnie, no i tak
jakoś to. Bardzo cenne uwagi, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę, Leszku, dzięki Tobie można patrzeć z większą perspektywą i z większym optymizmem w przyszłość. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych materiałów. Siema, do zobaczenia.